kulisy wypadku spowodowanego przez sztura. Tak doszło do potrącenia. Widać wszystko jak na dłoni. O tym wypadku huczy cała Polska. W poniedziałek 17 października popularny i lubiany aktor Jerzy Sztur nie tylko wsiadł nietrzeźwy za kierownicę Lexusa, ale też spowodował wypadek w samym centrum swojego rodzinnego Krakowa. 75-latek w trakcie manewru skręcania w lewo nieprawidłowo wjechał na środkowy pas Aleja Mickiewicza, czym doprowadził do zderzenia z 44-letnim motocyklistą. Fakt na specjalnej infografice przeanalizował, jak doszło do feralnego incydentu. 75-letni kierowca Lexusa podczas jazdy trącił w rękę 44-letniego motocyklistę. Poszkodowany doznał lekkich obrażeń, ale wyraził chęć zabrania go do szpitala. Policja wykonała badanie alkomatem, które dało wynik 0,7 promila alkoholu we krwi u 75-latka. Kierowcy auta zatrzymano prawo jazdy, nie spędził nocy na dołku, informował Fakt MŁE. ASP. Bartosz Izdebski z KWP w Krakowie. Tak doszło do zderzenia Jerzego Sztura z 44-letnim motocyklistą. Z policyjnej notatki, do której dotarł Fakt, wynika, że Jerzy Sztur po godzina 17:00 wyjeżdżał z ulicy Rejmonta i skręcał w lewo w Aleja Mickiewicza. Niestety, aktor nie zastosował się do przepisów ruchu drogowego i wykonał ten manewr nieprawidłowo. Na skutek tego znalazł się samochodem na środkowym pasie ruchu Aleja Mickiewicza. Tym samym doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym, trzeźwym kierowcą motocyklu marki Yamaha. Jak gdyby nigdy nic, aktor pojechał dalej wzdłuż Aleja Mickiewicza. Po około 600 metrach od miejsca, gdzie doszło do wypadku, motocyklista zajechał jednośladem 75-latkowi drogę. 44-latek zatrzymał Sztura i uniemożliwił mu dalszą jazdę, dokładnie na wysokości budynku Aleja Mickiewicza 61. W tym miejscu uczestnicy pozostali aż do przyjazdu policji. Jerzy Sztur wyjeżdżał z ulicy Rejmonta i skręcał w lewo w Aleja Mickiewicza, wjeżdżając nieprawidłowo na środkowy pas ruchu Czerwona Strzałka. Powinien był znaleźć się na pasie oznaczonym przez nas na zielono. Trasa jadącego prawidłowo motocyklisty na naszej infografice ma kolor żółty. Faktowi udało się porozmawiać z anonimową osobą, która stała w korku, który utworzył się po tej kolizji. Już po chwili przyjechały radiowozy. Z tego, co widziałem, były dwa. Żaden z mężczyzn nie stawiał oporu. Wyjaśniali zajście z policją. Niestety korek to się taki gigantyczny utworzył, że aż do jubilatu sięgał, czyli miał jakieś 1,5 km. O mało nie spóźniłem się do pracy przez to zdarzenie, mówi nasz rozmówca.